Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tutaj daję głos Karolowi. Witamy. Dzisiaj widzicie na początek odcinka nagrody, jakie są w konkursie z hasłami. Już widzicie na nas polarki takie. Dostaliśmy, założyliśmy, żeby być modelami. My jesteśmy, jak to będzie tak, wyglądało. Modelami. I co tu? Mamy dalej paczuszkę, to wam pokażemy. Zaczniemy od takich fajniejszych rzeczy, czyli jeszcze koszuleczka tu jest. To będzie tak, pierwsze miejsce ma polar, drugie i trzecie miejsce ma koszulkę, jak się nie mylę. Zaraz sprawdzę, nie mam telefonu. Dobra, no to będzie wszystko w opisie. Chodzi o to, jakie nagrody będą, jakie nagrody są dostępne, jak one wyglądają. Jest taka koszuleczka jeszcze, prawdopodobnie jest za trzecie miejsce właśnie. Taki polar. Taki polarek to jest za pierwsze miejsce. Tak. Kubeczek. Kubeczek z firmy. I taka mini stacja pogodowa. Tak jest. Nie wiem, jak to działa jeszcze, nie testowaliśmy, będziemy testować. Wy tak też sobie zobaczycie. Dwie paczuszki krówek. Notesik, to tak do notowania, ktoś miał jakieś biuro. Co tu jest jeszcze? Ołówki. Ołówki. I długopisy. Długopisy, no i próbówka jeszcze. Tak, i jeszcze torba taka na zakupy. Tak jest. O, torba jest fajna, bardzo fajna na zakupy. Ekologiczna. Mhm. I z hasłem nie zadzieraj z rolnikiem. Tak, można sobie iść do Biedronki. Tak. I bez lokowania produktu. Tak jest. Każdy będzie widział, co jest 5. Takie są nagrody. Mam nadzieję, że wam się spodobają. Tutaj firma Agrobiz właśnie takie nagrody tutaj zafundowała w konkursie i mamy nadzieję, że wam się spodoba. Zawsze to coś, także zachęcamy do brania udziału. Czas jest do dzisiaj, niedziela, to będzie do godziny północy. Do północy. Tak. Będziemy później wybierali hasła i będziemy ogłaszali na fanpage'u Agrobisu. Będzie link w opisie. Także będziecie wszystko wiedzieli na bieżąco, także zachęcamy do lajkowania i do obserwowania fanpage'u firmy Agrobiz, bo tam wszystkie informacje będą dalej. Także co? Lecimy dalej z projektem. Ja tutaj nic więcej nie będę dodawał, tak, bo dzisiaj Karol robi za model. Tak. Także on jest dzisiaj na szkiełku. Tak, a Stachu dzisiaj kręcił ospę i troszkę brudny, ale... Ja nie jestem właśnie wyjściowy. Ale nie ma tragedii. Także zachęcamy do brania udziału. Nagrody są lux. Bardzo fajne. Taki fajny gadżet, przyda się na pewno. Koszulki są fajne. Koszulki, no i Polar robi robotę. Polar najlepszy. Najlepszy, tak naprawdę. Fajny tak jest, ciepełko teraz na mroźną zimę. Także wytężcie umysły i piszcie w komentarzach hasła konkursowe. Na wasze hasła. Czekamy do północy. Tak jest. Także, a tutaj clickbait z czyszczenia ramy. Tak jest. Postępy w pracy są. Została rama wyczyszczona, powiedzmy w 90%. Jeszcze gdzieniegdzie zakamarki są do doczyszczenia. No wyszło jak wyszło. Wiadomo, rama po rozrzutniku bez rewelacji, że tak powiem. Są jakieś gdzieś dziurki, bo rdza już po prostu przeżarła. Niestety konstruktorzy, że tak powiem, z dawniejszych lat źle pomyśleli i zrobili tutaj rant w tym, powiedzmy, pół profilu, tak to nazwę. I niestety tutaj obornik składował się, a jeżeli ktoś po prostu tego nie wyczyścił, no to później tak zwana rdza przeżerała się na wylot. I mam tutaj taki plan, no jest kilka takich punktów nefralgicznych, tak jak tutaj. Włożę po prostu tutaj w tą ramę taki oto kątownik. Nie wiem, czy mi się to jak... Coś takiego to będzie, to jeszcze musi tutaj wejść w ten rant. Skoczę. Jedną ręką to możesz sobie, panie Stanisławie. O, coś takiego, tak to będzie wyglądać. Tutaj się przyspawa. Zawsze to jakieś wzmocnienie tej dolnej części ramy będzie. I co tutaj więcej mogę jeszcze powiedzieć? No pomału coś tam działamy. Kolejnym etapem będzie wspawanie tutaj tych wzmocnień
z profila w środek. I co, no ja się będę brał za robotę. Tutaj pokażę wam później, jak będziemy to będzie to rozplanowane. I będziemy spawać, będziemy modzić. Już rozmierzyłem właśnie linię cięcia tutaj sznureczkiem. Od krawędzi do sznureczka mamy 60 cm. Mi się wydaje, że powinno być. Tutaj mamy środek ramy, czyli 90, całość 1,80 m. Zrobiłem tutaj na 60, no i do środka pójdzie profil. I tutaj do środka to się zmniejszy i akurat będzie siłownik na środku. I powinno to po prostu być dobrze zrobione. Także co, biorę się za cięcie, pokażę wam, jak to wytnę, przetnę, znaczy się, bo drugą stronę muszę też rozmierzyć. No już te poprzeczki mamy wycięte. Tak to się prezentuje. Tutaj już mam przygotowany ten profil, który będzie tutaj wstawiany. Tutaj wyciąłem i tutaj wspałam tak w tą ramę. Także co, no zabieram się za robotę, ustawimy sobie, zobaczymy, jak to będzie zgrywać z tymi ciętymi kawałkami i pocykamy sobie i będziemy się brać za drugą część. Trzeba sobie jakoś ułatwiać. Może nie jest to jakieś ciężkie, ale akurat będzie stabilnie. To tak, jeszcze podniesiemy. Dobra. Jak będzie. To będzie tak. Podstawimy sobie. Aha. Nie chcesz wejść? No bo tam. Tu się sklinowało. Dobra, opuścimy. No, teraz tak to wygląda, przyłapałem na końcach, kąty się zgadzają, że tak powiem. Teraz tylko zostało połapać te poprzeczki. Myślę, że też tu jakiś problem z kątami nie będzie. O, luksus, bo wiadomo, to trzeba do góry dać. I pocykam i założę tą drugą belkę, tutaj też. O. Kąciki, wszystko jest, będzie chodzić. Wydaje mi się, że to będzie, że wytrzyma ten profil. Profil ma, możecie zauważyć, 60 mm. 60 mm na 120 i ścianka to jest z tego, co się orientuje, 5 mm. Także powinno zdać egzamin, wytrzymać, znaczy się, wiadomo, jeszcze blacha będzie i w ogóle. No, profil już drugi też wspawałem, tak to się prezentuje, delikatnie to po prostu pocykane jest i jeszcze chyba tutaj ze dwa sporniki wspawam w środek, bo wiadomo, tam będzie siłownik. I tak to się prezentuje, kolejna część prac skończona. Później będzie trzeba wspawać ten kątownik tam po bokach, jak wspominałem wcześniej w filmiku.
i pomalować to całością ordzewiaczem, postoi trochę, pomalować podkładem i będzie trzeba mocować siłownik. Tak to się prezentuje tutaj z boku. No. Co jeszcze mogę? A jeszcze tutaj będą wstawki takie z tego profilu pod kulę. Tutaj będzie mocowany wywrot. I tyle w dzisiejszym odcinku. Także co, zachęcam jeszcze do brania udziału w konkursie, bo to już ostatnia chwila. Macie czas do północy. Także tyle.